Hej kochane, w dzisiejszym filmie znowu zrobimy sobie czat make-up i tym razem mam mniej więcej taki zarys makijażu, jaki chciałabym zrobić. Chciałabym zrobić coś takiego trochę wampirzego, tak jak widzicie, mam taką obruszkę czoker na szyi i jakoś mnie to zainspirowało i taka moja tutaj koronkowy top, żeby zrobić coś takiego bardziej wampirzego, trochę takiego bordowego, jeszcze nie wiem do końca, ale mniej więcej mam pomysł, jak bym chciała, żeby ten look wyglądał, więc właśnie coś takiego sobie dzisiaj zrobimy. I na początek zacznę sobie od nawilżenia ust, raczej natłuszczenia wazeliną. Używam różnych balsamów do ust, ale dzisiaj właśnie użyję sobie wazeliny. I jeśli chodzi o makijaż twarzy, to zaczynam jak zwykle od bazy. Jestem trochę nudna, muszę kupić jakąś inną, bo cały czas używam tej, bo ją po prostu tak bardzo uwielbiam. Poza tym użyłabym, mam nową bazę rozświetlającą, którą chciałabym wypróbować, ale dzisiaj do tego makijażu takiego wampirzego chciałabym, żeby ta twarz była w miarę zmatowiona, więc używam właśnie tej bazy z L'Oreal. I zastanawiam się, którego podkładu użyć, bo mam dwa takie matujące. Pierwszy to jest Provoke dr. Irene Eris, a drugi to jest Fit Me Matte and Poreless z Maybelline. I głównie tutaj podejmę decyzję, jeśli chodzi o odcień, bo jestem dosyć mocno opalona tutaj na dekolcie i na ramionach. No i ten z Maybelline jest dosyć mocno ciemniejszy, tak jak patrzę. Użyję sobie tego z dr. Irene Eris, ale mam też próbkę... produktu. Mam też próbkę płynnego bronzera Hoola z Benefit, który tą próbkę mam z gazety, więc wypróbuję sobie ją i nałożę po prostu na zewnętrzne partie twarzy i wszędzie, gdzie będę chciała przyciemnić, nałożę właśnie ten produkt. I używam Beauty Blendera. To jest właśnie matujące, bo wiem, że chyba jest też rozświetlający ten podkład. Ja mam ten matujący. Ten podkład daje bardzo takie naturalne wykończenie. Mimo to, że jest matowy, to mam wrażenie, że jest taki bardzo delikatny na skórze. Ok, następnie sięgnę sobie po pędzel typu taki Skunks. Jest to pędzel Beauty Crew BCF36. Możecie go kupić na Kokolicie, na stronie Kokolita. Nałożę sobie troszeczkę tego płynnego bronzera na dłoń. Zobaczcie, jest dosyć ciemny. I tym pędzlem troszkę sobie nabiorę, tutaj na dłoni nadmiar rozłożę, żeby to było mniej więcej równomierna aplikacja. I nakładam sobie tutaj, tak jakbym lekko brązowiła twarz w tych miejscach. Ale tak staram się troszeczkę też większe partie twarzy tym bronzerem przyciemniać, dlatego że podkład mam troszkę za jasny. Powiem wam, że ten brązer bardzo wielkiej różnicy nie daje, ale dodaje takiego ciepła, fajnego twarzy. Więc taki fajny produkt, jeśli o to chodzi. Jeśli chcecie przyciemnić sobie podkład, to super. Jeśli chcecie delikatnie opalić twarz, no to też fajnie. Nie wiem, czy widzicie różnicę, ale ja widzę ewidentnie. Bardzo ładnie mi przyciemnił buzię. No i powiem wam, że dzięki niemu teraz twarz pasuje do reszty ciała, naprawdę. Bardzo ładnie przyciemnił, więc... super, jestem zadowolona i myślę, że naprawdę kupię sobie kolejną próbeczkę, żeby mieć na zapas. Następnie użyję sobie korektora z MAC Pro Longwear. I nie będę bardzo dużej ilości używać, dlatego że on jest dosyć jasny, a nie chcę sobie znowu rozświetlić tej buzi za mocno. A więc trzymam się tutaj tych miejsc, które odrobinkę chcę rozświetlić i gdzie chcę zakryć cienie pod oczami. Dla wyrównania nałożę też odrobinkę tutaj na szczyt nosa, żeby nie wyglądały te cienie tak, wiecie, nie wiadomo skąd tak jasno. Nakładam też odrobinkę na podbródek, czyli na te najbardziej wystające miejsca na twarzy. Zobaczcie, to jest korektor z Catrice Liquid Camouflage 020, czyli ten ciemniejszy odcień, a to jest mój MAC NC20. Zobaczcie, jaka jest różnica w kolorze, a on i tak jest za jasny dla mnie. Ok, pod oczy nałożę sobie żółty puder tutaj z tej paletki Kobo. Staram się bardzo nie dotknąć żadnego innego odcienia, bo nie chcę mieć pod oczami bronzera lub tym bardziej różu. A chcę nadać troszeczkę żółtego odcienia, żeby może minimalnie zneutralizować jeszcze te cienie, chociaż nie wiem, czy to coś da, szczerze mówiąc. Ale jednak będzie nieuniknione kupno chyba tego
full cover z Make Up For Ever, ale jeszcze się troszkę wstrzymam. Potestuję sobie to, co mam i myślę, że pod koniec miesiąca i tak będę musiała kupić tamten, bo nie mogę po prostu patrzeć na te cienie. I na resztę twarzy jak zwykle nakładam MAC Studio Fix. Nie używam jakiejś wielkiej ilości, tylko po prostu, żeby tą twarz zmatowić. Przechodzimy do makijażu oka. Wiem, że moje brwi nie są idealne, ale nie mogłam ich dzisiaj już bardziej wyrównać. Jedna jest troszkę inna i druga jest troszkę inna. Ale cóż, czasami tak bywa i nie możemy z tym walczyć. I zaczniemy sobie od matowego cienia beżowego, również tak jak zwykle. I dzisiaj będzie to cień Vanilla Bean z Make Up Geek, czyli taki jasny, zwykły matowy cień, tak jak mówię. Używam pędzelka Love2PL P43. Zaznaczam oczywiście, znaczy zaznaczam. Matowię sobie załamanie powieki i powyżej załamanie, tak jak zwykle. Następnie będę używała cienia Frappe, również z Make Up Geek, i używam pędzelka Blending Eyeshadow z Nancy. Możecie użyć jakiego chcecie cienia, tylko w takim dosyć, w takim średnim odcieniu brązu, powiedzmy. I nakładam ten cień jak zwykle w załamanie powieki, tylko że dzisiaj nie robię żadnego takiego tutaj zaostrzonego, znaczy nie zaostrzonego, tylko wyciągniętego kącika, tylko trzymam się zaokrąglonego kształtu załamania powieki właśnie. Nie nakładam zbyt dużo, już tutaj się zatrzymuję w tym momencie, bo nie chcę, żeby to załamanie było aż tak bardzo ciemne. Tym samym pędzelkiem zaznaczam tutaj, tak jakby łączę dolną powiekę z górną i nakładam ten cień na całej dolnej powiece. I tutaj nie boję się, bo chcę, żeby dosyć była szeroko zaznaczona ta dolna powieka. Oczywiście nie musicie tego robić tak szeroko, jeśli wam się taki efekt nie podoba. Możecie zrobić sobie cieniutko tutaj kreseczkę cieniem na dolnej powiece. Następnie sięgam po taki bordowo-fioletowy odcień z Make Up Geek o nazwie Bitten. Kiedyś byłam wielką fanką tego odcienia, to jest właśnie no cudowny odcień. I sięgam po pędzelek taki sam jak wcześniej, tylko że mam dwie sztuki, więc jest czysty. Jest to pędzelek Nancy Blending Eyeshadow i właśnie będę takim pędzelkiem lekko blendującym nakładać ten cień na całą ruchomą powiekę. I używam takiego pędzelka, a nie płaskiego, dlatego żeby nie było żadnych takich równych granic, bo chcę, żeby to było takie bardziej smoky eyes, a nie taka, wiecie, równo nałożony bardzo idealnie cień. I nakładam ten cień właśnie aż do załamania powieki. Dokładam jeszcze odrobinkę cienia, żeby był on troszkę bardziej intensywny, zwłaszcza tutaj przy linii rzęs. Następnie sięgam z powrotem po ten taki większy pędzelek do blendowania. Delikatnie rozcieram tutaj brzegi. I teraz sięgam po czarną kredkę. To jest moja ulubiona kredka na świecie, po prostu czarna z Palladio. Nie wiem, jak mi się skończy. Mam nadzieję, że jakoś będę mogła ją zamówić tutaj do UK, bo ją uwielbiam. I nakładam sobie tą kredkę na linię rzęs, ale tak dosyć grubo, bo będziemy ją rozcierać. Znaczy dosyć grubo, bez przesady, ale jednak nie tak mega cieniutko. I rozcieram takim małym pędzelkiem. Wiecie co, chyba nałożę jeszcze troszeczkę tej kredki. Bo mam wrażenie, że ten mały pędzelek ściera mi ten bordowy cień. I następnie sięgam po cień o nazwie Corrupt z Make Up Geek, czyli zwykły po prostu czarny cień. I tym samym pędzelkiem nałożę ten cień tutaj na tą linię rozblendowaną i troszeczkę powyżej niej, żeby jeszcze bardziej zintensyfikować tą głębię tutaj. Nie bójcie się, wiem, że teraz to wygląda takie trochę zamazane, ale za chwilę dobierzemy sobie, no może teraz to zrobimy od razu. Dobieram sobie troszeczkę tego cienia Bitten na ten sam pędzelek. I tutaj blenduję po granicy tych dwóch cieni, czarnego i tego naszego bordowego. Potem wracam z powrotem do tego dużego pędzla
i wszystko z powrotem rozblendowuję. Na wewnętrzny kącik oka nałożę cień o nazwie Shima Shima, również z Make Up Geek właśnie. Jeśli ktoś pyta, nie, ten film nie jest sponsorowany. Po prostu dzisiaj miałam ochotę pobawić się właśnie z tymi cieniami, bo dawno ich dosyć nie używałam. Nie chcę tak mega mocno to świetlać. Chociaż o, na tym oku troszkę bardziej mi się to świetliło. Tylko trochę, żeby po prostu nie był ten look aż tak bardzo przytłaczający i ciemny. Następnie wracam do mojej kredki i będę nią wypełniać górną i dolną linię wodną. I jeśli chodzi o dolną linię wodną, to troszeczkę tutaj też zaznaczam pomiędzy rzęsami, dotykam tą kredką. I teraz sięgam z powrotem po ten pędzelek do ten pędzelek typu pencil brush i będę rozcierać właśnie dolną linię rzęs. I dzięki temu uzyskuję taką miękkość tej linii i nie jest ona taka, wiecie, ostra bardzo. Chociaż czasami ja też lubię taki look, ale dzisiaj celujemy w takie typowe smoky eye. Następnie będę rysować cienką kreskę na górnej linii rzęs i nie będę robić żadnego tam skrzydełka, ani nic, czy jaskółki. Po prostu będę trzymać linii rzęs, tylko żeby ją zrobić troszeczkę bardziej intensywną. Zwłaszcza, że będziemy przyklejać sztuczne rzęsy. O nie, no nie wierzę w to, co zrobiłam właśnie. Widzicie to? Jak widzicie, pomalowałam już rzęsy i przyklejam sobie na jednym oku i teraz przed kamerką postaram się przykleić na drugim. Przyklejam dwie pary. Pierwsze takie prosto idące rzęski. I teraz przyklejam drugą parę rzęs takich bardziej roztrzepanych. I znowu w kamerze wygląda moja twarz na bladą, a dekolt na bardzo opalone, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że są jednego koloru, tylko po prostu chyba ta lampa tak bardzo pada na moją twarz, że robi ją taką białą po prostu. Okej, teraz dokończymy sobie makijaż twarzy i zaczynam od bronzera. Będzie to Bahama Mama z The Balm, bo jak widać troszeczkę jednak musimy sobie ocieplić tą buzię. I używam pędzla mojego ulubionego Hakura H21. I dosyć tak intensywnie będę tą buzię ocieplać, żeby wszystko ładnie, równo wyglądało. Zobaczcie, jak ten makijaż oka pięknie wygląda. Strasznie mi się podoba. Jeśli chodzi o róż, to będzie on z firmy Sigma. Jest to róż o nazwie Cheeky Powder, Powder Blush, nie Brush. I nakładam niezbyt dużą ilość, bo nie chcę już mocno tego koloru dodawać, ale troszeczkę jednak tak ożywimy tą buzię. W ogóle dawno nie naklejałam też tych rzęs chińskich i one też taki piękny efekt dają. To może być ciężko, dlatego że bardzo dawno temu je zamawiałam, ale zawsze najpierw sprawdzam na aukcjach, zazwyczaj na AliExpress zamawiam, zawsze sprawdzam na aukcjach, jak te rzęski wyglądają na zdjęciach, bo oni mają różne rodzaje. Czasami też wyślą nam nie te, które chcemy, ale przeważnie są to te właśnie, które wybierzemy, więc zawsze sprawdzajcie najpierw zdjęcia. I dzisiaj użyjemy sobie jako rozświetlacza paletki tej ze Slika. Miałam robić recenzję, ale chyba się wstrzymam od recenzji, tylko właśnie tutaj w tym filmie sobie użyjemy. I możecie zobaczyć, jak te odcienie wyglądają. Ta paleta jest po prostu przepiękna. Pierwszy raz będę je używać. Mamy tutaj trzy pudrowe odcienie. Pierwszy taki lawendowy. Drugi taki trochę brzoskwiniowy. I trzeci taki jasny, bardzo szampański. No i czwarty to jest kremowy rozświetlacz, którego możemy użyć jako bazy pod te rozświetlacze. I jest on taki lekko różowo, ale ja dzisiaj chyba ograniczę się tylko do jednego, do tego takiego brzoskwiniowego właśnie kolorku. Nabieram go sobie na Fun Brush od Nancy. O Boże, zobaczcie, jak jest intensywne. No po prostu będę dzisiaj kulą dyskotekową. Cały czas to powtarzam, jak nakładam rozświetlacz, ale dzisiaj trudno zobaczyć, jak pięknie odbija światło. A ja kocham rozświetlacze, tak jak wiecie, więc mi to nie przeszkadza. I tych palet rozświetlaczy i pojedynczych rozświetlaczy mogę mieć całą gamę, bo ja ich używam bez przerwy po prostu. Odrobinkę tu sobie nałożę podług brwiowy.
Dzisiaj chciałabym sobie użyć ciemnego koloru któregoś z tych dwóch z Golden Rose. Może ten taki brąz będzie fajnie pasował? Albo ten, no nie wiem już sama. Może odrobinkę zmieszam te dwa kolory, ale najpierw muszę użyć jakiejś konturówki, więc dajcie mi chwilę. Użyję sobie konturówki w takim bardziej bordowym odcieniu. Jest to Classics z Golden Rose, numerek chyba 319, trochę jest starty, więc nie jestem pewna, ale raczej 319. I lekko będę obrysowywać usta oraz później wypełniać kontur. Ok, więc najpierw użyję tego koloru, a później zobaczę, czy dołożę trochę tamtego, czy nie. Jest to numerek 12. Odrobinkę może nałożę tego drugiego koloru na środek, póki mi jeszcze nie zastygło. Numerek 05. Nałożyłam ten kolor tylko na środek, aby nadać takiego lekkiego ożywienia tutaj właśnie po środku ust i lekkiego takiego fioleciku. Boże, przepiękny jest ten makijaż, no zobaczcie, coś cudownego. No i tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że podoba Wam się tak samo jak mi, bo ja jestem naprawdę zachwycona. Nie to, że popadam w jakiś samozachwyt, ale uwielbiam takie makijaże, właśnie takie trochę w stylu wampirzym. Rzecz jasna, nie musicie robić i oka takiego mocnego, i ust tak bardzo mocnych, w ogóle te usta. Nie wiem, czy widzicie ten fiolet po środku. Wyszedł przepiękny efekt ombre. Okej, kochane, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie kciuka do góry, jeśli film Wam się podobał, jeśli makijaż się podobał. I subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, aby być ze mną na bieżąco. Bardzo wiele dla mnie to znaczy, jeśli właśnie subskrybujecie mój kanał i jesteście ze mną na stałe. No i tak, to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz, kochane, że jesteście. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!